kategorii sport do Nagrody Człowiek Roku Rybnik.com.pl 2015 nominowani zostali Piotr Kuczera, judoka Polonii Rybnik. W 2015 roku Piotr Kuczera wywalczył między innymi trzecie miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorów w judo w Abu Dhabi, trzecie miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorów w judo w Oberwart w Austrii, pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów w Kielcach oraz pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w Jastrzębiu-Zdroju. W poprzednich latach na liście tego utytułowanego zawodnika były między innymi piąte miejsca w Mistrzostwach Świata i Europy Juniorów, pierwsze miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów i Seniorów oraz zdobywał także medale w Pucharze Europy Juniorów. Judo dla mnie jest całym życiem w sumie. Od małego trenuję. Wiele mnie nauczyło i można powiedzieć, że nie wyobrażam sobie życia bez niego. Anna Mroszczak, zawodniczka sekcji szermierczej RMKS Rybnik. Na liście sukcesów Anny Mroszczak w 2015 roku jest między innymi brązowy medal na drużynowych mistrzostwach Europy Młodzieżowców w Vincenzy, trzecie miejsce w indywidualnych mistrzostwach Polski juniorek oraz wysokie miejsca w drużynowych mistrzostwach świata i Europy juniorek. Anna Mroszczak zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej juniorek Polskiego Związku Szermierki. W minionych latach zawodniczka wielokrotnie stawała na podium Pucharu Europy. Szermierka jest dla mnie przyjemnością, odskocznią od szkoły i nauki i formą spędzenia wolnego czasu. Mariusz Prudel, siatkarz TS Wolej Rybnik. W 2015 roku Mariusz Prudel wywalczył tytuł mistrza Polski seniorów w siatkówce plażowej i trzecie miejsce w Pucharze Świata w turnieju Grand Slam Stavanger. Swoimi występami w 2015 roku potwierdził przynależność do czołówki najlepszych siatkarzy plażowych na świecie. Jest o krok od kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro. W przeszłości Mariusz Prudel wielokrotnie zdobywał Mistrzostwo Polski Seniorów, był brązowym medalistą Mistrzostw Europy Seniorów, zajął piąte miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Był wielokrotnym medalistą Pucharu Świata. Niestety nie mogę pojawić się w tym roku na gali, ponieważ razem z Grzegorzem Fijałkiem jesteśmy na obozie przygotowawczym na Wyspach Kanaryjskich. Naszym głównym celem w nadchodzącym sezonie będzie awans na Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro. Naszym marzeniem zdobycie tam medalu. Robert Słupik, pomysłodawca i organizator międzynarodowego wyścigu kolarskiego Tour de Rybnik. W 2015 roku odbyła się 8. edycja wyścigu, największa w dotychczasowej historii imprezy. Ponadto po raz pierwszy zorganizowano również mini Tour de Rybnik dla dzieci. Na uwagę zasługuje fakt, że z rywalizacji w wyścigu głównym przeprowadzona była w internecie transmisja live, którą komentował ekspert i komentator kolarstwa Adam Probosz. Robert Słupik zorganizował również po raz pierwszy na deptaku Rybnickie Święto Rowerów. W 2014 roku, między innymi dzięki jego staraniom, na ulicy Rudzkiej powstało Rondo Kolarskie, które ma podkreślać siłę i dynamikę rozwoju sportów rowerowych w Rybniku. Kolarstwo dla mnie jest pasją, taką życiową miłością. Teraz już niestety ze względów zdrowotnych nie uprawiam kolarstwa, ale taki sposób na spędzenie czasu wolnego i na promocję naszego miasta. No i taki fajny fun, taką zabawę. Kacper Woryna, żużlowiec ZKS ROW Rybnik. W 2015 roku Kacper Woryna zdobył między innymi drużynowe Mistrzostwo Europy Juniorów na torze w czeskim Pilźnie, pierwsze miejsce w krajowym finale indywidualnych Mistrzostw Europy Juniorów w Grudziądzu oraz pierwsze miejsce w finale srebrnego kasku rozegranym na torze w Pile. Kacper Woryna od 2 lat należy do ścisłej czołówki polskich juniorów. Jest też w juniorskiej kadrze narodowej. W tym roku został wybrany najlepszym juniorem NAIS Polskiej Ligi Żużlowej. W 2014 roku był indywidualnym mistrzem Europy Juniorów. Czołowy zawodnik NAIS Polskiej Ligi Żużlowej. Zawsze mam takie założenie, żeby cało i zdrowo objechać sezon i przywozić trójki w każdym biegu. Ale jak już mówimy o jakichś tam konkretnych celach, to Mistrzostwa Świata Juniorów, myślę, powinny być w moim zasięgu. Też tak celuję, żeby te krajowe eliminacje chociaż przejść.